Matura 2015, zadanie Formuła 1, baza danych rozwiązana w programie BASE z użyciem kwerend SQL-owych. Na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl w dziale Baza mam treść zadania z rozwiązaniami, jak i dane do tego zadania. Przyjrzyjmy się treści. Dysponujemy trzema plikami tekstowymi zawierającymi następujące informacje. Kierowcy. Identyfikator kierowcy, nazwisko, imię oraz kraj pochodzenia. Wyścigi. Identyfikator wyścigu, rok rozegrania zawodów oraz miejsce rozegrania zawodów oraz wyniki, czyli zawodnik zdobył tyle punktów w wyścigu o takim identyfikatorze. No dobrze. Trzy wcześniej wymienione pliki zaimportowałem już w postaci osobnych tabel, kier, jak kierowcy, wyniki oraz wyścigi do programu BASE. Tutaj skrócone nazwy tabel oraz pól, które zaimportowaliśmy. Jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, polecam osobny poradnik pod tytułem Import tabel oraz eksport wyników z programu BASE. Zadanie pierwsze. Podaj sezon i nazwę wyścigu, a właściwie miejsce wyścigu, w którym Robert Kubica zdobył najwięcej punktów. Odpowiedź: Australia 2010. Stwórzmy zatem kwerendę SQL. Zastanówmy się, z których tabel musimy korzystać. Musimy połączyć tabelę, w której mamy miejsce wyścigu i rok wyścigu, z tabelą, w której mamy imię i nazwisko kierowcy. Czyli te dwie tabele musimy połączyć. One się niestety ze sobą nie łączą. Natomiast ta łączy się z wynikami poprzez ID kierowcy i podobnie wyścigi poprzez identyfikator wyścigu łączy się także z tabelą wyniki. Musimy zatem użyć wszystkich trzech tabel. Zróbmy to. Select, gwiazdka na początek. Wszystko wyświetlmy z tych trzech tabel. A zatem kierowcy, wyniki i wyścigi. I pierwsze, co robimy, jeżeli wymieniamy więcej niż jedną tabelę, to łączymy je relacjami. Inaczej mielibyśmy powielenie rekordów. Może to tutaj odznaczę i piszemy relacje. Tablica kierowcy, identyfikator kierowcy musi być równa tablicy wyniki, identyfikator kierowcy oraz wyniki, identyfikator wyścigu jest równy wyścigi, identyfikator wyścigu. Wyświetlmy to sobie. Mamy tutaj wszystkie punkty, które zdobyli kierowcy w jakimkolwiek wyścigu. Przefiltrujmy to przez Roberta Kubicę. And, czyli kolejne warunki na dane wyjściowe. Imię jest równe Robert. And nazwisko jest równe Kubica. Gdybyśmy mieli 100% pewności, że występuje tylko jeden Kubica, można by ograniczyć się tylko do nazwiska. Spójrzmy na to. Rzeczywiście, mamy tutaj wszystkie wyniki Roberta oraz punktację. Dobrze by było w związku z tym posortować tę tabelę wynikową. Order by punkty. Oczywiście malejąco. Desk. I to jest odpowiedź. 2010 Australia. Można by tu oczywiście zamiast gwiazdka wpisać tylko rok i miejsce. Ograniczylibyśmy się tylko do tych dwóch kolumn. A jakby ktoś bardzo chciał, mógłby dać jeszcze limit 1, żeby ograniczyć ilość rekordów do tego jednego. Zadanie drugie. W którym miejscu rozegrano najmniej wyścigów? Odpowiedź: Indie. Skąd to wydobędziemy? Rok i miejsce rozgrywania wyścigów to jest jedna tabela, tylko wyścigi, inne nas nie interesują. A zatem nowa kwerenda. Select. Spójrzmy najpierw na tabelę wyścigi.
To jest nasza tabela. Pogrupujmy sobie ją po miejscu. Miejsce. Jeżeli grupuję, to mogę wyświetlać tylko to, po czym grupuję i ewentualnie coś dla tej grupy policzyć. Właśnie to chcę zrobić. Wyświetlam miejsce i zliczam, ile tych miejsc było. Jeżeli chcę policzyć, count. Count, co zliczam? Wszystkie rekordy, które powtarzają się dla tego samego miejsca. Jak najbardziej poprawne odpowiedzi. A które miejsce jest najmniej liczne? Proszę bardzo. Order by count gwiazdka, czyli po tej kolumnie. No już widzimy, że są to Indie. Możemy dodać jeszcze tu alias, na przykład ile, i wtedy to będzie ładnie wyglądało. Order by ile. Ktoś chce, proszę bardzo, limit 1, co już przerabialiśmy w poprzednim zadaniu. Indie, poprawna odpowiedź. Zadanie trzecie. Poszukujemy zwycięzców klasyfikacji, czyli tych, którzy w jednym roku zdobyli najwięcej punktów w latach 2000, 2006 oraz 2012. A to są poprawne odpowiedzi. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel. Przejdźmy do projektu nowej kwerendy. Zastanówmy się, które tabele są potrzebne. Potrzebny będzie rok oraz punkty, które zostały zdobyte dla każdego kierowcy. No i ostatecznie nie będę chciał identyfikatora kierowcy, tylko jego imię i nazwisko. A zatem znowu muszę posłużyć się wszystkimi trzema tabelami. Na razie je połączę. Select gwiazdka from wszystkie trzy tabele, czyli kierowcy, wyniki i wyścigi, gdzie od razu muszę relację nadać. Kierowcy, identyfikator kierowcy jest równy wyniki, identyfikator kierowcy, and wyniki, identyfikator wyścigu jest równy wyścigi, identyfikator wyścigu. Zobaczmy, czy to działa. Tak jest. Musimy teraz znaleźć to dla lat 2000, 2006 i 2012. To są tylko 3 lata. Pełną klasyfikację zwycięzców byłoby zrobić o wiele trudniej. Natomiast jeżeli to są tylko konkretne lata, to proszę bardzo. End rok jest równy 2000. Przefiltrujmy te wyniki. Mamy rzeczywiście tylko ten rok wyświetlony. No i teraz trzeba pogrupować by po kierowcach, czyli po nazwisku oraz po imieniu. Zróbmy to, przy czym już nie możemy wyświetlać wszystkich kolumn, a tylko te, po których grupujemy, czyli nazwisko oraz imię, i od razu możemy sobie włączyć ich sumy punktów, czyli sum z czego? Z pola punkty PKT. Proszę bardzo. Oczywiście alias byłoby dobrze, czyli klasyfikacja generalna, tak to nazwijmy, i posortujmy po sumach tych punktów. Order by KG, oczywiście malejąco, żeby u góry mieć zwycięzcę. Tu nam coś nie wyszło. Order by literówka i teraz F5. Rzeczywiście, w 2000 roku Michael Schumacher uzyskał najwięcej 108 punktów i stąd mamy pierwszą osobę. Jeżeli chciałbym 2006 rok, proszę bardzo, w taki sposób jest to chyba najwygodniejsze. Pełne zestawienie zwycięzców byłoby niestety dużo trudniejsze do zrobienia. Proszę bardzo, 2006 Fernando Alonso i 2012 Sebastian Vettel, co jest poprawnymi odpowiedziami. Zadanie ostatnie. Streściłem je tak. Ilu reprezentantów danego kraju punktowało w 2012 roku? Podpucha była taka. Australia 21,
Za to można było dostać jeden punkt z trzech możliwych. Co to znaczy Australia 21? To znaczy, że było tak naprawdę dwóch Australijczyków, którzy punktowali, ale punktowali wielokrotnie. Więc gdybyśmy policzyli, ile razy się kraj osoby punktującej powtarzał, no to powtórzył się 21 razy. Ale to było dwóch różnych tylko zawodników. I to jest poprawna odpowiedź. Tworzymy ostatnią już kwerendę. Ponieważ musimy korzystać ze wszystkich tabel, to ja już sobie pozwolę wkleić to, co robiliśmy dzisiaj kilkukrotnie. Wyświetlmy połączone wszystkie trzy tabele, połączone przez tabelę wyniki. To jest ta główna, która łączy relacjami i wyścigi, i kierowców. Od razu dodajmy filtr na rok, ponieważ interesuje nas tylko rok 2012. I tu mamy pełne informacje o punktacji za rok 2012. Nie interesuje nas tak naprawdę nic poza tym, który to był kierowca oraz z jakiego kraju pochodził. Nie interesuje nas w tym momencie imię i nazwisko, tylko jego identyfikator. Grunt, żeby się nie powtarzali, ponieważ jeżeli damy IDK, czyli identyfikator kierowcy oraz kraj, nasza tabela wynikowa będzie wyglądała tak. Tutaj jeden Hiszpan punktował, ale gdzieś dalej prawdopodobnie inny Hiszpan punktował. Akurat nie, tak? Ale Australijczyk, proszę bardzo, raz, jako zawodnik numer 9, ale tu gdzieś Australia, zawodnik 32. Spróbujmy zgrupować to wszystko do jednego rekordu. Ten sam zawodnik i ten sam kraj, żeby był tylko jednym wierszem. Jak to zrobić? Oczywiście grupowanie, ale jeżeli nie chcę nic przy tym liczyć, to prościej jest napisać po prostu distinct. Distinct. I w tym momencie nie powielają nam się już takie same wpisy w tabeli wynikowej. Teraz możemy już uczciwie policzyć, ile razy powtarzają się te same kraje, ponieważ identyfikator kierowcy na pewno już nam się nie powtarza. No dobrze. Powiększmy to może. Moglibyśmy z tego zrobić osobną tabelę, to znaczy wygenerować tabelę wynikową i zapisać jako widok. Byłaby to pełnoprawna tabela, z której możemy korzystać, ale ponieważ nam się nie chce, to weźmy to w nawiasy i już możemy w tym momencie traktować to jako osobną tabelę. No to jeżeli to jest osobna tabela, to proszę bardzo, select. Co chcemy pogrupować? Chcemy teraz pogrupować kraj oraz ilukrotnie wystąpił. Czyli kraj i policz kant, ile razy wystąpił. Skąd? A no właśnie z tej tabeli. Ona jest w nawiasie, więc from ta tabela. Grupować będziemy group by i muszę podać takie nazwy, jakie występują tutaj w tej tabeli. Tu występuje IDK oraz kraj. To są pola, po których mogę grupować. No oczywiście grupuję po kraju. I to już jest koniec. Hiszpan 1, dwóch Brazylijczyków, czterech Niemców. I widzimy, że to są poprawne odpowiedzi.